W jaki sposób Predictive Solutions może pomóc bankom w sprostaniu wyzwaniom związanym z przepisami dotyczącymi AML? Oj, temat rzeka. Znaczy, na pewno jest tak, że coraz trudniej jest pomagać, dlatego że te przepisy się coraz bardziej nawarstwiają. Jest coraz bardziej, coraz gęstsze są te przepisy, coraz bardziej skomplikowane, a pomoc tak w zakresie prawnym, jak i systemowym, którym my akurat pomagamy, systemowym jest potrzebna. Co sądzisz, Julian? Znaczy, generalnie sytuacja jest taka, że banki mają bardzo dużo obciążeń, których właściwie nie są w stanie podołać w zakresie AML-a. Przykładem są chociażby przeglądy regularne. Właściwie wiadomo, że tak duża jest skala tych przeglądów, że zasoby są za małe. Właściwie w każdej z instytucji finansowych te zasoby są zazwyczaj za małe. W związku z tym trzeba dążyć do maksymalnej automatyzacji zadań w obszarze AML, również w zakresie przeglądów, ale nie tylko w zakresie przeglądów. Również w obszarze weryfikacji alertów i zagrożeń AML-owych przy źle skonfigurowanych i właściwie skalibrowanych systemach ta skala alertów jest tak duża, że banki bardzo ciężko sobie z nimi radzą. Ale to są już takie szczegółowe rzeczy, ale tak naprawdę, żeby zmniejszyć, ale jakoś pomóc. Ale trzeba pamiętać, że my musimy być zgodni z ustawami i z dyrektywami, a teraz już mamy 6. dyrektywę i za chwileczkę wejdzie nam regulator na poziomie europejskim. Już wiadomo nawet, gdzie będzie miał miejsce, w Frankfurcie. I do tego się przygotowujemy. Nawet są inicjatywy GIF-u, który też zmienia z punktu widzenia tego, jak muszą się dostosować instytucje finansowe, bo to nie tylko chodzi o banki, ogólnie instytucje obowiązane do wymogów regulacyjnych, bo AML generalnie to jest wymóg regulacyjny. To nie jest biznes dla instytucji finansowych, to jest regulator. To oni muszą pomagać państwu, bo tak naprawdę na AML-u, czyli na praniu pieniędzy traci każdy obywatel państwo, więc w tym sensie pojawiają się te dyrektywy i polskie ustawy i będą się pojawiać. No i mamy tutaj kilka takich elementów, które mogłyby, myślę, pomóc. Rozumiem, że te obciążenia, o których panowie mówią, to są obciążenia dotyczące zasobów ludzkich, czyli ludzi, którzy muszą pracować, żeby sprostać tym wymaganiom AML. Między innymi. I także zasoby informatyczne. Zdecydowanie. I teraz pytanie jest takie, jaki jest udział sztucznej inteligencji w tym procesie? Czy sztuczna inteligencja może w jakiś sposób usprawnić obsługę tego raportowania AML? Temat rzeka i najbardziej topowy temat, prawda? Problem polega na tym, wyzwanie, że żadna instytucja obowiązana nie wie, które zgłoszenie, które jest prawdziwe, a które nie. Dlatego, że procedura polega na tym mniej więcej, że szukamy podejrzenia prania pieniędzy, odsyłamy do instytucji obowiązanych zgłoszenia, a później to już idzie swoim własnym torem. Musi być prokuratura, musi być rozprawa i tak dalej. Nie ma na czym budować sztucznej inteligencji. Jest kilka etapów. Czyli trenować sztuczną inteligencję. Tak, nie ma jak trenować, ale jest kilka, dwa czy trzy albo kilka takich elementów, które mogą przyspieszyć. Jednym z pomysłów jest wykorzystanie dużych modeli językowych do tego, żeby generowały szybciej i mniej zasobów było zaangażowanych, przygotowywanie dokumentacji zgłoszenia do GIF. Prawda? Innym przykładem jest, stosujemy pewne reguły. I reguły nam mówią, to jest prawdopodobnie zgłoszenie do coś podejrzanego, na przykład na monitoringu transakcji. No dobrze, ale stosujemy już to 2 lata i możemy zrobić coś, co się nazywa fine-tuning reguł. Czyli powiedzieć sobie, te reguły raczej nas kłamią, te reguły nas prowadzą w zaułek. To się nazywa tak fachowo false positive. Więc można temu oficerowi AML, bo to zawsze musi być ręcznie na koniec zrobione, powiedzieć tak, według sztucznej inteligencji te i te czynniki powodują ryzyka, czynniki ryzyka powodują, że z dużą szansą będzie to zgłoszenie do GIF. Przyjrzyj się temu dokładniej. To jest takie wzmocnienie pracy dla człowieka, dlatego żeby jak najmniej poświęcali ludzie w AML-u czasu na nieproduktywną pracę. Czyli jest alert, jest jakieś podejrzenie zachowania, na przykład wysyłka pieniędzy do kraju wysokiego ryzyka. Trzeba to przejrzeć, ale czy to sprowadzi do zgłoszenia do GIF? Nie wiadomo. Trzeba to dopiero umieć, więc sztuczna inteligencja tu może pomóc. Miałbyś coś jeszcze do dodania? Nie, właściwie to chyba wszystko. To są takie główne elementy. Czyli... No dobrze, ale czy oprócz sztucznej inteligencji wasza firma proponuje także inne rozwiązania, które jak gdyby ułatwiają raportowanie do głównego inspektora
informacji finansowej, czy też na spełnianie tych wymogów AML-a? Banki stoją właściwie przed zakrętem w zakresie zmian systemów AML-owych dostosowawczych do raportowania do GIF, dlatego że GIF właściwie od czerwca, o ile pamiętam, zmienia, wystawi właściwie nowy schemat XSD do raportowania do GIF. On jest dużą rewolucją dla banków, dlatego że tam jest bardzo duży zakres informacyjne, ustrukturyzowane, które banki muszą, w jaki sposób te banki muszą te zgłoszenia realizować. Myślę, że banki powinny to połączyć również z wykorzystaniem modeli, dużych modeli językowych do rekomendacji, też jakby opisu zagrożeń, które wykrywają w ramach swojej pracy i zespołów AML-owych. To oczywiście będzie wymagało dużych wyzwań dla banków, dlatego że sztuczna inteligencja, czy tam duże modele językowe wymagają zasilenia w dane. Bez zasilenia w dane te modele nie są w stanie działać i sądzę, że banki powinny połączyć te dwie inicjatywy razem, to znaczy dostosowanie się do nowego sposobu raportowania do GIF z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dużych modeli językowych do automatyzacji zadań w zakresie raportowania. Okej, ale to jest jeszcze nie wszystko poza tym. Ponieważ jest taki jeden element w obszarze AML, który trochę już wychodzi poza AML, który jest pewnym obowiązkiem. To jest przegląd klientów. RR-y to się tak mówi, czyli przegląd klientów. I to jest obowiązek. I w zależności od ryzyka, jaki ma klient w danej instytucji, tutaj mówię o bankach, ale to nie muszą być banki, to przegląd trzeba zrobić częściej dla osoby z wysokim ryzykiem, mniejszym, rzadziej dla średnim albo niskim. Tak upraszczając. Fajnie. Tylko jeżeli ma się milion klientów, a wszystko trzeba zrobić w ciągu, no milion to ten, ale pół miliona to nie jest już tak dużo, żeby mieć w aktywnych kartotekach i trzeba zrobić każdemu klientowi przegląd, czyli sprawdzić KRS, nie KRS, czy coś się nie zmieniło, beneficjent rzeczywisty, środki uzyskania przychodów i tak dalej, to wtedy okazuje się, przepraszam za wyrażenie, trzeba zatrudnić armię ludzi, żeby zdążyła każdego klienta w określonym, na przykład 3-letnim nawet, czy 4-letnim czasie przeglądać. Więc wtedy co możemy zrobić? Bo te dane istnieją. Istnieją KRS-y, istnieją informacje IS-Cerber, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i wystarczy to wszystko zautomatyzować. Czyli w automacie pobieramy wszystkie informacje, porównujemy z kartoteką. Jeżeli występuje różnica albo podejrzenie, z różnych powodów, to nie musi być ten, bo mamy szersze informacje, to wtedy występuje alert i człowiek związany z przeglądem bierze i pracuje nad tym, prawda? A jeżeli się nic nie zmieniło, to automatycznie się zamyka. Jest przegląd. Okazuje się, że 90% zasobów ludzkich można zmniejszyć, jeżeli się sprytnie do tego podejdzie. Spryt nie oznacza zawsze AI, bo tutaj jest kwestia połączenia odpowiednich danych, i czasami troszeczkę AI pomocny. Jest jeszcze inny element, który mogliśmy zrobić, to jest z monitoringiem transakcji zagranicznych. Tak, znaczy generalnie w ogóle sytuacja jest taka, że w tym obszarze AML-owym pojawia się wiele inicjatyw, pojawiło się w ostatnich razach wiele inicjatyw sektorowe Centrum Usług, STIR, który również wpływa na system AML, tak. Śląski KAS rejestr, wiele jest takich rzeczy, które wpływa na to, że tych alertów w obszarze AML pojawia się bardzo dużo. Zespoły AML właściwie pod tym względem stają się niewydolne, to znaczy ta skala tych alertów jest przytłaczająca dla tych zespołów. No i jedną z tych wyzwań, które przed bankami stoją, to jest jakby spojrzenie na ten świat AML-owy, na te alerty AML-owe od strony takiej, aby się im przyjrzeć od strony priorytetów. To znaczy, czy tymi alertami musimy się zajmować, albo którymi alertami musimy się zajmować, którymi się nie musimy zajmować, a które musimy robić wcześniej, a które później. Więc to jest taki obszar, który wcześniej nie był tak istotny, kiedy ten system nie były takie przebodźcowane. Teraz one są tych danych. Tak mocno przebodźcowane tymi różnymi sygnałami, docierającymi zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz systemów AML-owych, że właściwie no, te zespoły stają się panu niewydolne. Znaczy, problem polega na tym, że jest ogromna ilość alertów nagle, bo tych danych jest dużo. Jeżeli się tym odpowiednio nie zarządzi, to powstanie tak, że większość będzie false positive'ów. Teraz trzeba poukładać na jednej prostej zasadzie, że 90% skutecznych zgłoszeń do GIF opiera się o 60% alertów, nawet mniej, o 30% alertów. Cała reszta, nie chcę powiedzieć, że to jest śmieć,
ale jeżeli miałby samodzielnie powodować, że ktoś, człowiek musi pracować, sprawdzać, weryfikować, robić, to powoduje armię ludzi i oni cały czas muszą weryfikować po to, żeby potwierdzać, że to nie jest alert, to nie jest alert, to nie jest alert, to nie jest zagrożenie, to nie jest zagrożenie. Ale jeżeli się weźmie najgorsze, wyciągnie je, a później te wszystkie malutkie dołoży, to nagle się okazuje, że mamy główny plus kontekst. I takie poukładanie, o tym właśnie Julian mówi na konferencji i będzie przedstawiał szczegóły. Aha. No to ostatnie pytanie. Czy zdaniem panów bez technologii, bez sztucznej inteligencji w ogóle banki byłyby w stanie sprostać raportowaniu do GIF-u i raportowaniu? To jest bardzo fajne pytanie. Powiedzieć krótka nie. Tak, ja właściwie nie ma tutaj czego dodawać. Znaczy te systemy AML-owe są właściwie systemami scoringowymi, w dużej mierze są to systemy informatyczne. Tam oczywiście decyzyjność zachowują wciąż analitycy ryzyka AML-owego. Trzeba o tym pamiętać, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi tych analityków ryzyka, tych oficerów ryzyka. To jest niemożliwe. Natomiast rozwiązanie jest silnie informatyczne. Właściwie bez tej otoczki informatycznej takie systemy nie mają racji bytu. One nie są w stanie podołać tym obowiązkom. Natomiast trzeba pamiętać, że tą rolę decyzyjną ma człowiek i jego się niestety w tym obszarze sztuczną inteligencją zastąpić nie da, przynajmniej w najbliższym czasie.